te buty, wiele śladów. To była straż książęca. Chodź, zobaczymy, gdzie poszli. Szli wzdłuż linii wody. Może ciało leżało na brzegu. Bydlaku. Trupojadny. Ostrożny. Szukajmy dalej. Wszystko, co niesie nurt, osadza się na tej płciźnie. Tak, strasznie tu cuchnie. Krew. Gwardziści wyciągnęli te sieci z wody. I pocięli je, żeby wyplątać poćwiartowane ciało. Zanurkuję i sprawdzę, czy czegoś nie przeoczyli. Spójrz na wgłębienie. Gwardziści odpłynęli stąd łodzią i to niedawno. Pewnie transportowali wyplątane z sieci ciało. Zauważyłeś coś ciekawego? Niestety nic. Niech bogowie czuwają nad jaśnie oświeconym. Tylko rupiecie niesione przez rzekę. Szukajmy dalej. Jedwabna chustka z monogramem DLC pewnie należała do arystokraty. Teraz warto dowiedzieć się, gdzie zabrali ciało. Co teraz? Ciało rzeczywiście spłynęło z nurtem rzeki i zatrzymało się w sieciach. Wiemy, że gwardziści załadowali je do łodzi i gdzieś zabrali. Musimy ustalić, gdzie trafiło ciało. Chciałbym je obejrzeć, zanim zacznie się rozkładać. Bywalcy gospody na pewno przyglądali się strażnikom. Oni będą wiedzieli, dokąd popłynęła łódź. Zapytajmy ich.
Zdaje się, że mamy widownię. Dziwisz się? Miejscowi będą opowiadać jeszcze swoim wnukom o dniu, w którym z sieci wybierano poćwiartowane zwłoki. Gadzie ci pospólstwo. Jeszcze jedno. Pod wodą znalazłem chustkę z monogramem DLC. Mówi ci to coś? Psia krew to inicjały Delacroix. A więc to on jest kolejną ofiarą bestii. Najprawdopodobniej. Dobrze go znałeś? Dawno temu byliśmy przyjaciółmi, ale nasze drogi rozeszły się. To był człowiek pełen skrajności. Jeśli uznał kogoś za przyjaciela, stał za nim murem. A dla swoich wrogów nie miał żadnej litości. Co? Wielu miał wrogów? O, tak. Ale co to ma wspólnego z bestią? Wiesz, Geralt, poruszyłeś czułą strunę. Wspomnienia z dawnych czasów, do których wolałbym teraz nie wracać. Dobrze, porozmawiamy o nim przy innej okazji. Teraz chodźmy do gospody. Niebawem będę musiał cię opuścić i wrócić na dwór. Przecież ledwie co wróciłeś do Toussaint. Rycerz księżnej pani nie zna. Myślałem, że nie zdążę do obowiązków, ale wróciłem w samą porę. Gdy już obejrzysz ciało, pamiętaj, żeby stawić się u Anariety. Anariety? U księżnej pani. Zapomniałem się. Między sobą nazywamy ją po imieniu, ale nie przy Palmerinie, bo ten oburza się na powrót. Oto Kuroliszek. Zaglądają tu kupcy, mytnicy, flisacy. Nigdzie w Toussaint nie zjesz lepszej zupy z raku. A co? U nas śmiałków niedostatek? Skąd? Ale żeby pokonać bestię, nie starczy odwaga i pewne rany. To nieczysta siła. Tu wiedźmina trzeba, albo czarodzieja. Z kim innym gadać? Zejdźmy. No co? Długo u nas zostaniesz? No co? Długo u nas zostaniesz? A to pech. Na honor. Czyżby kucharz szykował właśnie pasztet? Nie inaczej, panie de Peyrac Peyran. Długo was nie widzieliśmy. Zapraszamy do stołu. Waszego towarzysza również. Zaraz, zaraz. A czemu nie czuję zapachu mojej ulubionej zupy z raków? Dzisiaj zupy nie będzie, bo raków nie ma. Pewnie nie słyszeliście jeszcze, ale... Znalazłem dziś przy sidłach trupa. No to ten. Wstałem bladym świtem, wyszłem przed chatę, patrzę, a tu niebo takie czerwone. My właśnie w sprawie tego trupa. Bo widzicie, człowiek, którego zaprosiliście do stołu, zawezwany został z cudzoziemskich krain przez naszą księżną panią, żeby wytropić i zabić bestię. Zaprosiliśmy do stołu dwóch ludzi. Ale jako, że panu de Peyrac Peyran bliżej z usposobienia do zająca niż ogara, mniemam, że chodzi o drugiego gościa. Z kim mamy do czynienia? Nazywam się Geralt. Zaprawdę skromny z was człowiek. Pewnie mało przestajecie z panem de Peyrac Peyran. Dajcie już spokój z tymi docinkami. Geralt jest mistrzem cechu wiedźmińskiego i ma do was pytania na temat ostatniej ofiary bestii. To ja znalazłem trupa. A było to tak. Słońce dopiero wschodziło,
gdy obudziłem się i siadłem na wyrku. Patrzę, niebo takie czerwone. Pytaj, Geralt, bo nas tu zima zastanie. Był ranek. Poszedłeś sprawdzić sidła na raki. I co było później? Wyszedłem przed chałupę. Patrzę. Na honor do rzeczy, dobry człowieku. Wiemy już, że znalazłeś trupa zaplątanego w sidła na raki. Co było potem? Widziałeś kogoś w pobliżu? Coś szczególnego zwróciło twoją uwagę? Nikogo nie było. Tylko ja. A szczególnego... Co zobaczyłeś? Tylko jak usłyszę, że niebo było czerwone. No, głowa trupa wyzierała na powierzchni. Oczy wybałszone. Język siny na wierzchu. A obok, na wodzie, kołysała się dłoń. Przyjrzałeś się dobrze tym kawałkom ciała? Tak się przelękłem, że pobiegłem w te pędy do miasta. Wróciłem z gwardzistami. A oni kazali mi się trzymać z daleka. Długo łowili te kawałki, długo. Sieci mi pocięli. Tak były zaplątane. Chciałbym obejrzeć ciało. Wiecie, gdzie je zabrali? Na drugi brzeg rzeki. Przewieźli je łodzią. Potem załadowali na wóz i zabrali do piwnicy w Corvo Bianco, żeby trzymać je w chłodzie. Co? Przecież Corvo Bianco to włości barona Rossella. Jak się dowie, że zrobili mu z winnicy kostnicę, to psami poszczuje. Gdy byliście na wojażach, winnica została zlicytowana. To to był ta kobieta, która wyszła. Nie widziałem jej wcześniej i nie zauważyłem, żeby wchodziła. Pewnie Linka, córka karczmarza. Czekaj, Geralt, czekaj, bo czegoś tu nie rozumiem. Jak to winnica została zlicytowana? Nie może być! Nie jest tajemnicą, że baron tonął po uszy w długach hazardowych. Wierzyciele w końcu upomnieli się o swoje. Kancelaria książęca kupiła wszystko na pniu, a Rossell siedzi teraz na garnuszku brata w Vicovaro. A mówiłem Rossellowi, że w końcu się doigra. Ile można jechać na dawnej sławie bohatera? Wierzyciele w końcu się połapali, że nici z obietnic. Cóż, takie czasy. Dzisiejsi rycerze są bladym cieniem dawnych bohaterów. Prawdę powiadają, że bestie zesłali bogowie, by napiętnowała upadek obyczajów. Mówi się, że bestia jest karą bogów. Rycerze odwracają się od dawnych obyczajów i z obrońców księstwa zmieniają się w liczy krupy. Jak ja ci zaraz... Niech mówi. Księżna kupczy tytułami i wynosi do godności grzeszników. Zeszliśmy z drogi cnoty. Straciliśmy łaskę bogów. Tedy bogowie zesłali na nas dopust. Nie słuchaj tych bredni, Geralt. Pewnie zasłyszał je u jakiegoś ulicznego wieszcza. Po prawdzie tych wieszczów wysypało ostatnio, jak ulęgałem. I wszyscy powtarzają to samo. Dziękuję za gościnę, ale na mnie już pora. Pójdę obejrzeć ciało. Corvo Bianco jest niedaleko stąd, przy błoniach turniejowych. Jeśli będziesz się trzymał drogi, to na pewno trafisz. Nie jedziesz ze mną? A, prawda. Wzywają cię jakieś obowiązki. Nie, jakieś tam obowiązki. Jeszcze przed wyjazdem księżna pani uczyniła mi wielki honor i w tym roku wybrała mnie do roli zająca. Na czas wielkiej gry w ogrodach pałacowych. Gdy zobaczysz mnie w kostiumie, pękniesz ze śmiechu. Korci mnie, żeby wypytać, o co chodzi. Ale to brzmi jak długa i skomplikowana historia, bez wątpienia zakorzeniona w lokalnej tradycji. Bywajcie. I powodzenia, Miltonie. Dzień dobry. Patrzcie. Dzień dobry. Wiesz, co to nóż? Wiesz, co to widelec? Wiesz, co to nóż? Wiesz, co to widelec? Gdyby wam do głowy nie przyszło po pijaku na konia wsiadać. Witam. W
wybaczcie. Paniam się w pan. La la la. Wina chlanie i wytkanie? La 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 la. Jedź i popuszczaj pasa. Jesteś tu są. Witam. Niech cię Lewiona chroni od kaca. Witam. Patrzcie. Normalnie zachęcałbym do skosztowania naszej słynnej zupy rybaka, ale niestety, akurat skończyły się raki. Zawsze można je zastąpić jakąś rybą, choćby okoniem. Raka zastąpić rybą, błagam. Co dalej? Wino wymienisz na ocet? Sympatyczni z was ludzie, nordlingowie, ale na kuchni to się w ogóle nie znacie. Słyszałeś jakieś plotki? O czym mówią rybacy? Że jakiś nordling chce zastępować raka okoniem. Pytam zupełnie poważnie. I do tego bez wyczucia. Ja swoich klientów nie podsłuchuję, a już na pewno nie powtarzam tego, co usłyszałem. Pokaż, co tam masz. Dzięki. Bywaj. Wiesz, co to widzę? Co dziś macie w planie? I na chlanie. Niech żyje wam. O! No co? Długo u nas zostaniesz? Witam.
Odgłosy walki. Muszę się pośpieszyć.